Kilka dni temu pojawił się zupełnie nowy update do Amanda The Adventure, czyli chyba jednej z waszych ulubionych gier, którym przyglądałem się przez ostatnie pół roku. Update nie wprowadził jakoś mega wiele, aczkolwiek zaprezentował kilka interesujących rzeczy. Dzisiaj rzucimy właśnie na niego okiem, a także na to, jaka będzie przyszłość tej gry, bowiem wydaje się ona całkiem interesująca, bo już w przyszłym roku, w 2023, pojawi się pełna steamowa wersja gry, która zapowiada się... A cóż, przekonacie się w dalszej części filmu. Nie zaczniemy, zostawcie suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Zaobserwujcie mnie koniecznie na TikToku, a także Instagramie, bo tam chciałbym jeszcze jakoś szerzej działać. Szczególnie na tym Instagramie, bo jest tam trochę mniej tych obserwujących w porównaniu do innych rzeczy. A tymczasem myślę, że pomalutku możemy zaczynać, także ten... wiadomo. Tak więc zobaczmy, co wprowadził nowy update i... No cóż, całkiem sporo. Zatem lądujemy w grze i standardowo widzimy telewizor i teoretycznie mamy odpalić kolejne taśmy i tak dalej, ale jednak okazuje się, że w tym update'cie możemy poruszać się po całym pokoju i... O kurde. Jest ciekawie. Z miejsca okazuje się, że cały ten pokój to trochę cięższa sprawa niż mogłoby się początkowo wydawać, bowiem każda pojedyncza ściana posiada jakieś niepokojące napisy, które mniej lub bardziej budują lore. No może poza sadem, strzałkami, kontrolem i escape'em, to pomijmy. Aczkolwiek pozostałe ściany skrywają naprawdę kilka interesujących rzeczy. No dobra, na tej jednej znajduje się jeszcze ten obraz chyba siostry i brata. Przynajmniej tak podejrzewam, prawdopodobnie jest to Woolly i Amanda, ale wiecie, jeszcze nie wiemy wszystkiego, aczkolwiek kiedyś się dowiemy. Poza tym sam fakt, że za pomocą kontrola możemy kucać, sugeruje jedną bardzo ważną rzecz. Kiedy już wyjdzie ta pełna wersja gry na Steamie, znając życie, będziemy musieli poruszać się i chować przed... sami wiecie kim, tym ziomkiem. W każdym razie, wracając do fabuły gry. Pierw rzućmy okiem na to, co znajduje się na tej ścianie. Dla mnie jest już za późno, przepraszam za to, co zrobiłem. Powyżej znajduje się przekreślony napis "Nie patrz". Jednakże raczej na pewno powinniśmy to czytać jako "Nie oglądaj" i odnosi się to do taśm. Wiecie, nie oglądaj taśm. Następnie, jak długo ona to robiła? Na samej górze ściany natomiast znajdują się dwa napisy, kim ona jest, a także czym ona jest. To z całą pewnością odnosi się do Amandy i jej trochę demonicznej natury. Tuż obok znajduje się całkiem ciekawy obrazek prezentujący telewizor, z którego wychodzi łapa ku oglądającemu. Zupełnie jakby coś miało wciągnąć oglądającego do telewizora. Tutaj natomiast znajdują się słowa napisane w drugą stronę, a łączą się one w zdania "Tęsknię za tobą, znajdę cię". Tuż obok robi się znacznie ciekawiej, ponieważ widzimy postać Amandy w bardzo demonicznej wersji, jak sami również widzicie. Tuż obok niej znajduje się napis "Nie rób tego, co ona ci każe". Następnie "Nie daj się jej zabrać", a także kilkukrotnie napisane "Zamknij się". A z kolei pod tym napisem, jeśli można to tak ująć, znajduje się w cudzysłowie ukryta wiadomość o następującej treści. Słyszę, jak mnie woła. Desperacko chcę się wydostać. Nie mogę już tego znieść. Na następnej ścianie natomiast znajduje się dość specyficzny malunek, który szczerze nie mam pojęcia, co przedstawia. 4 znaki zapytania plus jakby jakieś oko. Nie jest to oko Saurona ani nic, szczerze nie mam pojęcia w ogóle, o co chodzi. Jak widać, ziomek z tego pokoju sam też za bardzo nie ma pojęcia, bowiem pyta, co to znaczy? Bez znaku zapytania, wiem. Widzę to wszędzie. Co to robiło na moim strychu? Poniżej oczywiście znajduje się pudełko z kasetami, na którym znajduje się napis "Nie oglądaj". Tuż obok znajduje się gigantyczny rysunek taśmy VHS z napisem "Kto patrzy?" Czy może "Kto ogląda?" Ja raczej myślę, że odnosi się to do faktu, że ziomek jest przez coś obserwowany, albo przynajmniej tak czuję. Powyżej są słowa "duch", "demon", "byt", "pakrumsy". Poniżej wielkim drukiem "coś jest w tych taśmach, słyszę rzeczy, jestem obserwowany". Ha, mówiłem. Bardzo interesujące rzeczy znajdują się na prawo od owej taśmy, mianowicie "nie ma studia, nie ma obsady, kto zrobił tą serię?". Oczywiście odnosi się to wszystko do bajki Amanda The Adventure, a dokładnie do faktu, iż totalnie nie wiadomo, kto wyprodukował tę bajkę. Nieznane jest studio, które stałoby za tym wszystkim, ani obsada, która brałaby w tym wszystkim udział. Poniżej ile ich jest? 2, 4, 8, 13, 15? Czy to wszystkie, które zrobili? To rzeczywiście odnosi się do nieznanej liczby wszystkich odcinków kreskówki. Jakby w ostatecznej grze było ich 13, byłoby fajnie. Następna ściana jest mega ciekawa. Przede wszystkim najbardziej w oczy rzuca się ta demoniczna twarz.
Co ciekawe, posiada ona parę oczu, tak wiem, niesamowite, aczkolwiek są to oczy, które wyglądają tak samo jak to dziwne coś na tamtej ścianie, więc tak, to było oko, które obserwuje naszego bohatera, a dokładnie należy ono do tego demonicznego ziomka, który... No wiadomo. Wokół niego znajdują się napisy w mojej głowie, albo skłamałem. Trochę jakby ziomek recytował piosenkę Jan Diora, taką jedną. Na lewo od głowy ponownie mamy oko, a także napis to patrzy, to obserwuje. A także w kółko powtarzający się ciąg słów zawsze patrzy, nie można się ukryć. Następnie ponownie w mojej głowie, a także byłem śledzony. Tuż obok znajduje się to i w zasadzie kij wie co to jest, ale mam pewną teorię, ale ją przedstawię wam za moment. W każdym razie nad tym ponownie jest para oczu i w ogóle tu jest chyba jakiś samochodzik czy coś, a także krzyżyk i kojarzy mi się to ze swoistą mapą, która przedstawia miejsce, gdzie coś jest zakopane, ale co? O tym za moment. Tak więc tak, całkiem ciekawe, jakby kogoś to interesowało, spokoju nie da się wyjść, ale ogólnie wygląda to całkiem obiecująco, chociaż niewiele mówi nam na temat reszty fabuły. Co do taśm, nie dodano za wiele. W zasadzie nie dodano jakiejkolwiek nowej taśmy. Cały czas mamy do czynienia z taką samą ilością taśm jak przy update'cie 1.3, tylko z tą różnicą, że za każdym razem taśmy są porozrzucane w innych miejscach pokoju, a po obejrzeniu każdej kolejnej z nich na ścianach zaznaczają się konkretne cyfry. I tak, nie zgadniecie. Zaznacza się 2, 0, 2, 3. Czyli ta pełna steamowa wersja Amandy wyjdzie w 2023 roku. Jakby nikt się tego nie spodziewał. W taśmach niewiele się zmieniło, aczkolwiek zdaje się, że nie opisałem jednej taśmy na tyle dobrze, jak bardzo bym tego chciał, więc szybciutko rzućmy okiem na to, co ostatnim razem przeoczyłem. Mianowicie taśma, która przedstawia, jak mniemam, dom babci. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z domem babci, to hej, macie te dwa poprzednie filmy i możecie się tym zadowolić. Tutaj pojawia się ta charakterystyczna dla serii Luka, gdzie wpisać musimy Woolly. A jako rezultat otrzymamy to, czyli widok na las, gdzie znajduje się zaznaczone miejsce. Jak nie mam po wydarzeniach z którejś z tych taśm, kiedy Woolly zmarł, tam właśnie został zakopany. I możliwe, że właśnie to dziwne coś, co znajdowało się na ścianie, to oznaczone krzyżykiem, może właśnie pokazywać miejsce, gdzie Woolly jest pochowany czy coś. Może? Byłoby to naprawdę bardzo fajne. Skoro twórcy do gry zaimplementowali już chodzenie, skradanie się i tak dalej, no, mocno uproszczone na razie, ale i tak git. Oczywiście o ile kucanie można nazwać skradaniem się, ale hej, są dobre gry i są złe gry. Oby to było lepiej. W każdym razie, wracając, w ostatecznym produkcie fajnie byłoby wybrać się do tego lasu, w to miejsce i zobaczyć, co tam się tak naprawdę dzieje. Co do reszty taśm, wszystko pozostaje bezmiennie takie samo. Aczkolwiek samo 2023 możemy wykorzystać w pewnym miejscu w całej grze. Mianowicie w pierwszej taśmie, nie, sorry, w drugiej taśmie, kiedy to wybieramy się do rzeźnika, otrzymujemy lukę, gdzie możemy wpisać coś składającego się z czterech znaków. Jeżeli wpiszemy tam 2023, otrzymamy całkiem ciekawą rzecz. I was like you. I thought this was all fun. You should have listened to Lexi. You are the Lord yourself. You must prepare. You must be ready. Go with her. Is. Powiem wam tak, całość wygląda jak dużo biedniejsza wersja Dimandela Catalog, ale tą trzecią część zostawmy sobie już na kiedy indziej, bo... Powiem tak, są bardziej interesujące rzeczy niż kolejny odcinek Dimandela Catalog, ale z całym szacunkiem. W każdym razie szczery, mocny i otwarty przekaz od Demona z Amanda the Adventure, a także krótka zapowiedź wersji steamowej, która wyjdzie w 2023 roku. A o co tak dokładnie chodzi z wersją steamową? Więc tak, ten update Amandy był ostatnim update'em przed wyjściem steamowej wersji, która będzie taką jakby pełną wersją, która będzie posiadać
znacznie więcej taśm, będzie totalnie rozszerzona, jeżeli można to tak ująć. Będziemy mieli całą fabułę w jednej grze od początku do końca, raczej. Jak wspomniałem, cały produkt wychodzi w przyszłym roku. Niedawno pojawiła się strona na Steamie, która w kwestii screenów z gry nie prezentuje nic nadzwyczajnego, w zasadzie wszystko to, co już widzieliśmy, poza tym jednym screenem, który wygląda całkiem obiecująco, jednakże zarazem niepokojąco, i to nie w tym sensie, jaki macie z całą pewnością na myśli. W sensie wiem, ten strasznie plastikowo i słabo wyglądający demon z gry, który jest za drzwiami i znając życie idzie po naszego bohatera, ale strasznie kojarzy mi się to z jakimś FNAF-em i to nie jest dobry znak. Raczej sugeruje to fakt, że w jakimś stopniu będziemy musieli powstrzymywać tego demona przed obserwowaniem nas albo przed atakiem na nas. W sposób jakby z FNAF-a 4, zdaje się. W sensie zamykanie drzwi, świecenie latarką. Tak podejrzewam. I dlaczego to nie jest dobry znak? Bo Amanda na samym początku była naprawdę całkiem oryginalną grą. Wtedy, kiedy jeszcze nagrywałem na jej temat pierwszy materiał. Nie możesz się nigdzie poruszać, stoisz przed telewizorem i po prostu oglądasz kolejne taśmy VHS, które prezentują jakąś tam historię. I to był fajny koncept, który można bardzo ciekawie rozwinąć, ale jeżeli dokładasz do tego pochodzenie, poruszanie się, a także elementy bardzo przypominające FNAF 4, to robi się trochę niepokojąco. Nie wiem, czy pamiętacie, ale była swego czasu taka gra jak Boogeyman, która w trakcie pierwszych chwil swojego istnienia była całkiem spoko, fangamem FNAF-a, ale później zaczęto ją totalnie niepotrzebnie rozszerzać, dodając chodzenie po całym domu i tak dalej, i cały urok tej gry totalnie przepadł. Później jeszcze wyszedł Boogeyman 2, ale on też był strasznie kijowy. Po prostu bardzo bym nie chciał, żeby coś takiego spotkało tę grę, bo naprawdę zapowiada się jeszcze obiecująco. W każdym razie dołącz do Amandy i jej kumpla Woolly'ego podczas serii przygód, gdy odkrywają i poznają nasz wspaniały świat. Dzięki kilku nowym odcinkom do zabawy, śmiechu i nauki. Zawsze jest fajnie, tylko upewnij się, że zrobię wszystko, co powie Amanda, bo może się zdenerwować. Po odziedziczeniu domu ciotki Kate, Riley Park zaczyna badać, co pozostawiła samotna kobieta. Na strychu Riley ze zdziwieniem znajduje stos kaset VHS obok starego telewizora. Taśmy są oznaczone po prostu numerem odcinka, bez innego wskazania ich zawartości. Zaintrygowany Riley wrzuca pierwszą taśmę do magnetowidu. Ku jego zaskoczeniu jest to kreskówka dla dzieci z początku lat 2000, której nigdy wcześniej nie widział. Wygląda na to, że została wyprodukowana lokalnie i przedstawia nową dziewczynkę o imieniu Amanda i jej lojalnego, ale nieśmiałego przyjaciela, owcę Woolly. Podczas gdy odcinek wydaje się czarujący i prosty na pierwszy rzut oka, zaczyna pojawiać się niepokój, gdy Riley uświadamia sobie, że Amanda i Woolly wydają się komunikować bezpośrednio przez telewizor. Gryzące uczucie z tyłu głowy zmusza go, by przestał, ale Riley jest zmuszony, by kontynuować oglądanie taśm. To prawie tak, jakby Amanda czegoś potrzebowała, a Riley jest zafascynowany odkrywaniem, co to może być. Ponadto otrzymaliśmy wgląd w feature gry, mianowicie krótkie, aż skomplikowane doświadczenie typu horror dla pojedynczego gracza, animowane taśmy, które opowiadają niepokojącą historię, wszystko pod przykrywką przyjaznej kreskówki dla dzieci, klasyczne CGI w stylu lat 90., które przypomina prostszą epokę animacji, postaci, które wchodzą w bezpośrednią interakcję z widzem, spełnienie marzeń każdego dziecka z lat 90., a może to koszmar? Wyzywające łamigłówki w stylu Escape Room, wykorzystujące wskazówki ukryte w taśmach. To ostatnie brzmi bardzo ciekawie i możliwe, że po obejrzeniu wszystkich taśm będziemy mieli jakieś właśnie łamigłówki do rozwikłania, gdzie będziemy musieli opuścić jakieś pomieszczenie i być może właśnie wtedy zetrzemy się właśnie z demonem i oby to było fajnie zrobione, bo już wcześniej wyraziłem swój niepokój tym aspektem. Co kryje się pod przyjazną i kolorową fasadą Amandy? Poszukiwaczki przygód. Kto zostawił te taśmy? Czy cena, którą zapłacisz, jest warta odpowiedzi, której szukasz? Dowiemy się w 2023 roku. Powiem tak, wygląda to ciekawie, aczkolwiek jestem zaniepokojony kilkoma kwestiami, o których już wspomniałem, ale miejmy nadzieję, że produkt ostateczny okaże się być naprawdę fajną produkcją. Tymczasem ode mnie na dzisiaj to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Jak materiał wam się spodobał, zostawcie suba, także kciuka w górę, wpadnijcie do mojego Instagrama, TikToka i są resztę, linki macie w opisie. Ten film chyba wrzucę w Halloween, jak wyrobię się z montażem, także jeżeli tak też się stało, to udanego Halloween. Nie wiem, jak tam chcecie obchodzić, kiedyś mnie to święto jakoś, święto w cudzysłowie, bardziej jarało, jak byłem trochę młodszy, ale teraz mam takie, no okej. W każdym razie trzymajcie się do kolejnych odcinków, widzę was Mondar i Nuri.